Chciałbym opowiedzieć Wam jedną historię. Okazuje się, że w krajach rozwijających się jest bardzo duży problem ze śmiertelnością nowonarodzonych dzieci. Jedna z organizacji pozarządowych Design That Matters postanowiła jakoś temu zaradzić. W wyniku wstępnej analizy okazało się, że najważniejszym elementem dla nowonarodzonych dzieci jest inkubator. Taki inkubator kosztuje około 40 tysięcy dolarów. I uczestnicy tego projektu pojechali do krajów rozwijających się, takich jak Nepal, Indie, Bangladesz czy niektóre kraje afrykańskie i postanowiły zobaczyć, jak tam wygląda opieka medyczna nad nowonarodzonymi dziećmi. I okazało się, że w tych krajach są inkubatory, nie ma z tym większego problemu. Jest duża pomoc charytatywna dla tych krajów, bardzo dużo drogich inkubatorów jest tam wysyłanych. Jednak po dogłębnej analizie tego problemu okazało się, jeżeli popsuje się taki inkubator, nie ma tam żadnej osoby, która mogłaby go naprawić. Nie ma żadnego wyspecjalizowanego technika, który mógłby stwierdzić usterkę i do niezbędnej konserwacji. Innym problemem jest też brak dostępności części zamiennych i czasem jedna część warta kilka dolarów powoduje unieruchomienie urządzenia wartego 40 tysięcy dolarów i w efekcie takie urządzenia są wyrzucane do kosza. Innym problemem są francuskie organizacje, które wysyłają inkubatory po francusku, z francuskim opisem, z francuską instrukcją. I takie inkubatory właśnie, jak tutaj gdzieś na zdjęciu, stoją sobie w kącie i nikt nie używa, są całkowicie bezużyteczne. I w efekcie powstają całe takie cmentarzyska nieużywanych kompletnie inkubatorów, albo nie są w ogóle naprawiane, ponieważ nie ma tam ludzi od naprawy, albo są z Francji. Niestety jest to naprawdę bardzo poważne, ponieważ każdego roku 4 miliony małych dzieci nie dożywa pierwszego miesiąca. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie ma kto naprawić. A 4 miliony jest to miasto wielkości Madrytu. I okazało się, że rozwiązaniem jest jak zawsze Toyota 4Runner. A konkretnie część samochodu. Ponieważ pracownicy tej organizacji stwierdzili, że można zbudować inkubator, który jest całkowicie oparty na częściach samochodowych. Konkretnie właśnie tej Toyoty 4Runner. Głównym elementem tego inkubatora są reflektory przednie, które są w dalnej części. One odpowiadają za odpowiednią temperaturę, ponieważ jest jeden z kluczowych parametrów dla życia nowonarodzonego dziecka. Filtr powietrza odpowiada za odpowiednie oczyszczanie powietrza, które się dostaje, żeby nie było tam żadnych zarazków, pyłów itd., itd. Wentylator wprowadza regulację, a akumulator jest odpowiedzialny za zasilanie, ponieważ w krajach rozwijających się jest bardzo duży problem z blokami sieci energetycznej, a taki inkubator musi chodzić cały czas non-stop. Zaletą działania takiego inkubatora jest to, że każdy mechanik, który jest w stanie naprawić Toyota 4Runner, jest w stanie naprawić taki inkubator. Jest również w stanie w bardzo prosty sposób zidentyfikować usterkę. Również nie ma problemu z dostępnością części, ponieważ wystarczy wymienić przepalony reflektor na reflektor jakiegokolwiek innego samochodu. Nie musi być taki. Pozostaje pytanie na koniec. Jakie metody użyto do tego, żeby wypracować takie ciekawe rozwiązania? I okazuje się, że metodą jest design thinking. Niestety nie mam już zbyt wiele czasu, żeby opowiedzieć dokładnie, na czym to polega, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, na czym polega design thinking, do czego można to wykorzystać, że ktokolwiek ma jakiś problem w swojej organizacji, firmie, który nie wie, jak rozwiązać, jeżeli ktoś jest ciekawy, na czym to dokładnie polega, to bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy w przerwie albo po konferencji. Jeżeli ktoś nie ma czasu, to za mną są do mnie karty, można się też ze mną kontaktować. Dziękuję.